15 stycznia przełęcz imienia Rydza Śmigłego w Beskidzie Wysłowym. No i ruszam na najwyższy szczyt tegoż Beskidu, czyli na Mogielicę. O, rześko, minus 8 stopni, troszkę przyprószone śnieżkiem, zasuwam. Beskid się budzi do życia tuż przed świtem. Lekka mgła na Mogielicy, ale mam nadzieję, że ona zostanie gdzieś pod szczytem. Z wieży dzisiaj będzie przepiękny widok, który nie zobaczymy w Szczytnie. Jest przepięknie. O poranku, górą już po drzewach świeci słoneczko, po drzewach przyobleczonych w szać. Pięknie, patrzcie, pięknie. No i widać Mogielicę i tam gdzieś daleko, daleko Tatry. O, chmury. Nie mogę się oprzeć, muszę wam to pokazać. Ależ pięknie jest tutaj. Jeszcze wejście na wieżę, dołożyć parę metrów i oczekiwanie. Cześć. Pięknie. Thank you.
chwili nic nie zmienia. Aj, łopień. Jestem już z powrotem na Przęczy. Widzę śmigłego. Kanapeczka, herbata. No i jazda na drugą górę. Dzisiaj. Tym razem na Lubomir, czyli najwyższy szczyt Biedkina Makowskiego. No to ruszam z Przęczy Jaworzyckiej na kolejny szczyt Korony Gór Polskich. Tym razem będzie to Lubomir w Beskidzie Makowskim. Szczyt niepozorny, zabudowany obserwatorium astronomicznym z kopułą tradycyjną, jedną, drugą. No cóż, czas na dół. Jego realizacja się kończy. Na szczyty Okienica lub Zelczyk. Króciutko, szybko, na poranku, pusto w górę. Pięknie. Zima łaskawa. Da się szybciej poruszać. Nie ma warstwy śniegu jakiejś, która utrudnia. Jest naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie. A teraz już do domu i przygotować niedzielny obiad dla rodziny.